Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość autobusu na autostradzie? A. 100 km na godzinę, jeżeli spełnia dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach. B. 80 km na godzinę każdego autobusu. C. 70 km na godzinę, jeżeli ciągnie przyczepę. Moi drodzy, 80 km na godzinę każdego autobusu, nie zgodzę się z tym, dlatego że autobusy mogą jechać szybciej pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków technicznych. Tak, jest to prędkość 100 km na godzinę. 70 km, jeśli ciągnie przyczepę, tam też się z tym nie zgodzę, bo 80 km taki zespół pojazdów może się przemieszczać po autostradzie, więc tutaj będzie prawidłową odpowiedzią odpowiedź A.